Znów nie nagrał tego, a to jest dobra sytuacja. Mili only. Czyli, że wszyscy są mili dla siebie. Jasiu to Jasiu jednak. No Jasiu to Jasiu. Oszukał wszystkich. Jakaś apteka, tu jest szpital. Sobie zrespił shotguna. Gówno w takim szpitalu jest. Bieda tutaj. Śmierdzi. Fajne to jest. Można się stać na ulicy i macie pewność, że nikt do was nie strzeli. Co, zbieramy broń ze zrzutu, moi drodzy? Zaraz go wyjaśnię. Biegnę za nią. Może coś wpadnie. Bo jak nie ja, to kto ją zbierze? Ej, kolego, hono tutaj. Kurde, chyba nic nie zrzuci jednak. O fuck, jest zrzut. Kurde, ale tam na pewno ktoś podbiegnie, weźmie tą broń i nas zacznie strzelać z niej. A dobra, to ja będę przynajmniej taki zuch samobójca, że tak powiem. Teraz chyba najważniejsze jest zbieranie medykamentów. Bo tak poza nimi to praktycznie nic tu nie ma interesującego, nie? Wiecie. Fajna ta akcja. To powiem wam, że jak ktoś nie znajdzie patelni, to ma przywalone. Ja mam maczetę, mój drogi. Ona pewnie krwawienie wsadza, czuję tak. A zabiliście już kogoś? Bo ja w ogóle nikogo nie widzę. No ja teraz. Ja właśnie będę chyba walczył. Dobra, ja już biegnę, bo tu zaraz będzie taka sytuacja nieprzyjemna. Ale chyba samolot leciał. Słyszeliście? Mhm. O, kurde, to musi leciał. Być jakiś airdrop. A w airdropie patelnia. Powiększonym magazynkiem. O kurde, patrzcie kto tam biegnie. Uła. Biją się w trójkę. Ja nawet widzę ten zrzut. O, typo! Kurde. Uuu, ale dostał dzwona. Porobiony. No i co, uciekł mi? Dobra, tak czy siak trzeba biec. Chodź no to tutaj, powiem kurde, wam, że kozaczko. Zajebiście Jasiu skonstruował tą grę. Właśnie gościu zebrał loot i ma chyba snajperę. Dobra, ma jedną snajperę, kurde. Ani nie podchodzę do niego. To jest jak zombie teraz. Trzeba będzie patelnią jak mieczem świetlnym odbijać. No stary, ja z patelnią biegnę. Się zgrupujmy i na niego wszyscy z patelniami. Kurde, wszyscy uciekają. O kurde, zaczyna się Mordor. No ale on wywali wszystkie naboje, przecież tu nie ma amunicji. M249 krowę ma. Kromka budyniu. Kurde, ile ma naboi w niej? Skończy, nie? On tam zabije może z 3 osoby. Ile tam w zestawie jest? 100 amunicji, nie? Chyba z taką bronią. O kurde, ale dostałem. No, on tam pruje do wszystkich ale teraz. Ale dostałem, jebany. Uszkodził mnie solidnie, chłopak. Dobra. I co, wychodzi na to, że patelnia tu będzie najlepsza, żeby kurde odbijać. A ciekawe, czy z przodu się poleczyć. Odbija, bo z tyłu czy to taka. Ktoś znalazł granat jakiś? Nie ma granatów chyba, nie? Nie dałem chyba, a nie dałem tych granatów. Dobra. Jestem ciekaw, za ile ja go zraniłem, ale on też odbiegł, więc wydaje mi się, że chyba ta maczeta całkiem nieźle mu się na mnie strefa będzie bolała teraz. Popalić. A ty jesteś poza strefą, a... Kurde, no, ten koleś z tą bronią. Koleżko obok, ale chyba też nie chce walczyć, bo wiedział, że my razem. On tam dalej... Oj, Agatka zginęła. Patelnia, kurde. Agatka dostała patelnią. Ciekawe, czy patelnia naprawdę jest najlepsza. Mi się wydaje, że to bez różnicy chyba. O drugi zrzut. No gościu, hano. Fuck, ja tam nie chcę iść, gdzie ten typ strzela, nie? Nie. Oni we dwójkę grają. Nie, no tak się nie robi, ej.
Ja będę tak biegł. Może zabiorę kogoś ze sobą do grobu. Oni kurwa razem grają. No ja pierdolę. Jasiu, weź ich zbanuj. Nie mogę, bo gram. O kurde, jednym strzałem mi 100% hapsów zabrał. Dawidek miał rację. No ja nie wiem, gdzie on jest dokładnie. Dawidek mówił prawdę. Piąty! Nie mam myszki, czekajcie. Nie widzę go. Piciu, kurde, patrzcie, piciu. Ja pierdzielę, jak koleś wyjaśni. Halina, Grażyna, wyjeżdżamy. Dobra. Jest bąkol. No ale gdzie, czemu on twierdzi, że ktoś razem gra? Ja też biegłem obok typa i go nie biłem, ale nie grałem razem. Przecież w mili to nie wiadomo, kto gra z kim, bo ci ludzie, wiesz... Patrzę na Dawidka. No ale dobrze zebrałem. Kronka w budyniu, kurde, no ale on ma 100 naboi w tym. Jak wam idzie, żyjecie wszyscy? Moim zdaniem to nie jest tak, że razem. Ja też bym, ja na przykład taka miejscówka, że wolałbym się na typa ustawić z bronią, niż się bić nawzajem. Będą tylko słychać, to będzie tylko słychać tutaj dźwięk odbijanych kul od patelni. No, oni się nie biją na pewno. Ale czy może się spróbują na tego typa ze snajperką ustawić? Kromka budyniu drugi zrzut zbiera. Nie mam pytań, a w sumie lepiej, żeby jeden koleś go miał. Jak ta strefa, no na szczęście. O, strefa nie po mojej myśli. Na szczęście. Kurde, ten zrzut, o, już jest broń jakaś. O, strzelają. Co to jest? Kurde. Snajpera, snajperek ktoś ma. Dobra, dorwał ktoś snajperę. Pojedyncze strzały, albo ten skar. No ale jak on dostaje, jak podbiegnie do niego typ z tą patelnią i mu jebnie, to jest po nim, nie? Tak jak po mnie. Patrzcie, patrzcie, a co on z tą snajperą zrobi? Raz go trafił i nie zabił? No właśnie, to go dokończył tą bronią. No ale snajperka już chyba nie ma amunicji. Ka budyniu jeszcze ma amunicję. Gdzie jest Dawidek? Dawidek jest tu ze swoją patelnią, kurde. Jednak patelnia jest dobra. Na mocarzu. Majeczka bez niczego. A on ma jeszcze. Ile tam amunicji wypada? 20? 10? Nie no, nie będę wykopywał ani bana dawał, bo koleś no, zebrał broń ze zrzutu. No nie będę teraz ludzi kopał, bo zrzut spadł, nie? Powiedziałem, moja wina. No, strefie, bo jest, jest teraz jak zombie, no on ma broń, on rzeczywiście ma broń, ale on ma ograniczoną liczbę amunicji. Jeśli gościu ma snajpereczkę, to teraz będzie trzeba. Ale wiecie co jest dobre, że no dobra, on niby zebrał ten loot. Tylko ja na miejscu takiego typa, to bym oszczędzał te ammo. Wszyscy się na niego rzucą, moim się zdaniem. Respi- nie, nie respi się, wszyscy nie, wiedzą, gdzie on jest teraz. Nie? Z tego, co się tak czają na niego. Drabinek stream huntuje, skąd go zna Nick, a powiedział Nick? No to musiał znać. Musi stream huntować, no to już mówił, już wszystko wiemy. Jakbyś patelnią nagle rzucił. To już wszystko wiemy. Co się wydarzyło? Uderzyłam go i nie zginął. Patrzcie, jak biegną. Ta strefa jest strasznie ich kara tam. No ale mówiłem. On może mieć ammo? Co to była za broń? Fuck. Kurde. Dużo. Ale to ma zeza ta broń, patrzcie jak on strzela. Bez optyki, nie? Ciężko. Najlepsze jest to, że w tej strefie będzie milion osób. Staną na kamieniu. Czy ktoś jest w środku tutaj? Gdzie ten Dawidek jest? Wygląda jak jest... zombie apokalipsa. Ta osoba, która ma tą broń, tak samo może rządzić. O! Jak zombiki, jak zombiaki idą do niego. 249, kromka budyniu. Ile tej amunicji, gościu, masz? Mi się wydaje, że on musiał mieć 200, może 300. Stanie się na środku pola i będzie się kręcił w kółko. Wszyscy uciekają. No, strefy są, strefy są rzeczywiście za szybko, to jest specjalnie tak ustawione. Powiedzcie mi, co macie innego do roboty, niż po prostu zebrać broń i biec, a później się zabić z kimś. Nie wiem, czy oni się biją między sobą, czy już wszyscy się ustawili na tego typa na środku, kurde, żeby go dojechać. Wszyscy się gonią. Ja pierdolę. Gdzie ten Dawidek? A tu jest, ale czemu oni chcą Dawidka zabić? Powinni na typach, kurde, z bronią rzucić.
O nie, Bąkol dostał łomem i się wyłożył. Jednym strzałem z łoma dostałem. Widzicie? Ja jebie! ...44 naboje on ma jeszcze i koniec będzie. Oszukane to jakieś... Z patelni dostał głowę i nie umarł. Patrzcie, ten biegnie z patelnią, patrzcie jak się na niego rzuci. 40 naboi mu zostało. Ale to, ta broń jest tragiczna, powiem wam. Widzicie jak on strzela? Albo on ma takie cele. Daj strefę 3 razy tylko kusza, to byście nic nie zrobili, nie zdążylibyście dobiec. Nie rozumiem, czemu oni się między sobą strzelają. Zamiast rzucić na tego jednego Judasza. Patrzcie. Boom. Ale to, że oni mogą pod jednym strzale paść, to trochę słabo. Już muszą wiedzieć, że patrzcie, co oni tu robią wszyscy, kurde. A nich próbuje spłoszyć. Odgonić od siebie. Jednego zabił, tak? No ale teraz jest tylko... Patrz! Jest, koniec amunicji ma. Już tylko maczeta mu została. I zginął! Jak mu tam? Wojgd jest bohaterem serwera. Zabił. Zabił zdrajcę z amunicją. Co oni się tam gonią, kurde, z tymi patelniami? Patrzcie! A, to jest... Co on chce przeładować? Co, nie biegać z tą bronią, jakby miało mu co się dać. No to już teraz jest coś taka, kurde, komicznie to wygląda trochę. Padaka, dokładnie, to już jest padaka. Widzicie? On go sierpikiem trafił i ściągnął mu, no, z 95% życia. Tam ktoś z tyłu chyba od strefy zginął jeszcze. Nie wiem, jak można od strefy zginąć w takiej sytuacji, nie mając nikogo na plecach. Ten Sanchez, nie wiem, co on robi. Ale tu ktoś z patelnią próbuje się na niego. Babcia Zosia próbuje z patelnią. Babcia Zosia to jest ekspertka od patelni. Co za durna akcja. Uuu, babcia Zosia wyhaczył go, kurde, po drodze. Prawie jak na turnieju rycerskim. No i babcia Zosia, patrzcie, babcia Zosia dostał, a miał obniżoną ilość HP i nie zginął od tego sierpika. Ten sierpik jest rzeczywiście chyba słaby. Moi drodzy. No i tak wyglądała walka mili. Pokażę jeszcze tu wynik. No niestety ja jak zwykle się wyłożyłem gdzieś na początku, ale było wesoło. Było wesoło.